Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiejszy temat to pandemia i jej wpływ na nasze życie duchowe. Zapraszam. Myślę, że im bardziej chcemy zapomnieć o pandemii, o tej, że ona rzeczywiście jest w naszym życiu, w naszym społeczeństwie, no tym trudniej, dlatego że coraz to częściej mamy nowe obostrzenia, nowe jakieś zakazy, nakazy związane właśnie z sytuacją pandemiczną w naszym kraju. Problem polega też na tym, że coraz to więcej ludzi zaczyna być odsyłanych na kwarantanny. Różnie sobie z tą kwarantanną ludzie radzą. Czasami starsi ludzie zamykają się w sobie lub poddają się, nie chcą już więcej żyć, bo mówią, że na stare lata teraz tak im przyszło żyć. Czasem młodzież też nie radzi sobie zbyt dobrze z czasem kwarantanny, dlatego że czuje się odizolowana od swoich znajomych, przyjaciół, którzy chodzą do szkoły albo widzi, co się dzieje w rodzinie, a nie zawsze są to dobre rzeczy. Czasem boi się też o przyszłość. Ludzie oczywiście każdego wieku ograniczenie mają, jeżeli chodzi o dostęp do lekarzy, czy szpitali, czy operacji, czy nawet leków. Także jesteśmy w bardzo jakiejś takiej dziwnej, wyjątkowej sytuacji, gdzie naprawdę według mnie potrzeba bardzo dużo modlitwy, dużo więcej niż myślimy sobie, dużo więcej niż pewne osoby zdecydowały się mieć w swoim życiu. A to dlatego, że czasem chyba jest ciągle w nas taka tendencja do tego, żeby myśleć, że już po prostu jutro wszystko się skończy, albo za tydzień, albo za miesiąc i wrócimy do normalnego życia. No nie wygląda to tak. Wygląda to, trochę bardziej mi przypomina to jakby historię narodu wybranego, który wychodząc z Egiptu, uwalniając się z niewoli egipskiej, wyobrażał sobie bardzo dużo swobód, piękna ziemia obiecana i nie wiadomo, co tam się będzie działo, nie wiadomo, jak dobrze my teraz będziemy żyć. Pan Bóg to bardzo szybko zweryfikował, wysyłając naród wybrany na pustynię. Nie dlatego, że uparł się, żeby naród wybrany cierpiał, nie dlatego, że chciał, żeby cierpiał, tylko dlatego, że naród wybrany potrzebował oczyszczenia. Oczyszczenia z naleciałości, pretensjonalności, egoizmu, nienawiści, czy to do Egipcjan, czy do współbraci, takiej żądzy pieniądza. No i wychodziło powoli, podczas kroczenia przez pustynię, wychodziły bardzo złe czasem zachowania Izraelitów. Bardzo ich takie materialistyczne podejście do życia, wierzenia bardziej w swoją siłę, kombinatorstwo, w swój majątek, czy w złotego cielca, niż w opatrzność Bożą. Wydaje mi się, że to bardzo przypomina właśnie nasze czasy teraz, kiedy w Polsce od kilku czy kilkunastu lat, że tak powiem, jest obecność coraz to większych pieniędzy w bardzo wielu rodzinach. Ludzie się pobudowali, nabogacili, zaczęli doświadczać tego dobrobytu krajów zachodnich, ale też bardzo wiele osób odwróciło się proporcjonalnie, wprost proporcjonalne do gromadzonych majątków czy jakiejś takiej swobody jeżdżenia, gdzie tylko się chce i kupowania, co się chce też. Odwróciło się od Boga, co tu dużo mówić. Bardzo wiele dzieci zaniedbanych, które nie znają podstawowych modlitw, które nie znają drogi do kościoła oprócz przygotowania na komunię czy do bierzmowania. Stajemy się coraz bardziej nie tylko światem, ale no przede wszystkim społeczeństwem, coraz bardziej sekularyzowanym, z różnym podejściem do Eucharystii, do komunii świętej, do mszy, do kościoła, do kapłanów. A jednak Pan Bóg za tym wszystkim stoi, za kościołem. To On go zapoczątkował, dał mu Ducha Świętego, który ma nas prowadzić nawet właśnie w tych czasach pandemii. I moje pytanie byłoby takie, czy zastanowiliśmy się nad tym,
czego ma nas nauczyć czas pandemii? Jakie dobra duchowe Pan Bóg przewidział dla tych, którzy podejdą do tematu też właśnie ze strony duchowej? Zastanawiam się, Panie Jezu, skoro nie mogę tego zmienić, chociaż nie lubię tej pandemii, ja też bym nie chciał, nie lubię noszenia maseczki, nie lubię restrykcji, nie lubię życia w niepewności. Nie wiem, co się stanie, czy będą odwołane lekcje, czy dzieci będą miały wyjazd na rekolekcje maturalne, czy będą miały wyjazdy w góry, czy będą się cieszyć czymkolwiek w swoim życiu, jakąś radość będą mieli z planowania studiów na przyszłość. Nie podobają mi się te wszystkie niepewności, nie podobają mi się to, że ludzie są odizolowani, że się boją, że tracą pracę, że nie chodzą do kościoła, że czasem boją się przyjść do kościoła, żeby się nie narazić. Też mi się to nie podoba. Ale z drugiej strony przypomina mi się przykład Jezusa Chrystusa, który w ogrójcu był przygnieciony ciężarem grzechów całego świata. Też mu się to nie podobało i prosił Ojca: Ojcze, jeżeli to jest Twoja wola, to niech się tak stanie. No i dla nas co? Czy jak będziemy jak naród wybrany, który idzie przez pustynię i marnuje czas aż przez 40 lat? Pandemia się przedłuża, coraz to wraca pod inną formą, inne restrykcje. Czy będziemy tylko myśleć o tym, żeby jak najszybciej wrócić do zarabiania pieniędzy jak największych? Czy będziemy myśleć tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do normalności, która nam się podobała? Do imprez, do wesel dużych, do dyskotek, do, nie wiem, podróżowania. Tych rzeczy fajnych, ale też bardzo przyziemnych. Czy zaczniemy się zastanawiać, może Pan Bóg powołuje mnie do tego, żebym się trochę obudził z tego mojego marazmu, z tej mojej nadpobudliwości materialistycznej czy pretensjonalności ogromnej, a może żebym się obudził do rzeczywistości duchowej. Może rzeczywiście Pan Bóg pozwala na to wszystko, żeby ludzie się oczyścili, tak jak naród wybrany miał się na pustyni oczyścić ze swoich naleciałości egoistycznych, idealistycznych, a może żebyśmy po prostu stali się innym stworzeniem. Znowu na obraz i podobieństwo Boga, ludźmi, którzy właśnie w czasie pandemii Go szukają coraz bardziej, a nie coraz mniej. Ile to osób wszędzie pójdzie, wszystko załatwi, tylko nie do kościoła, bo tu się boi, ale wszędzie pójdą. Myślę, że Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy próbowali przyjść właśnie do kościoła, żebyśmy przynajmniej próbowali z Nim nawiązać jakiś kontakt, uklęknęli na kolana i powiedzieli: Panie Jezu, nie podoba mi się to wszystko, ale jeżeli czy Ty to dopuszczasz, jeżeli Ty tego chcesz w tym momencie dla ludzkości, to pokaż mi, czego mogę się nauczyć od Ciebie, od świętych, od samego siebie, gdzie są moje braki duchowe, czy to w rodzinie, czy w relacji z mężem, żoną, z dziećmi. Może się gdzieś zagubiłem, może nie podoba Ci się coś w moim życiu. Pokaż mi to teraz, bo kiedy będzie lepszy czas, jak nie właśnie czas kryzysu? Czas kryzysu to jest czas, kiedy człowiek dowiaduje się, kim są jego prawdziwi przyjaciele, kim jest w ogóle sam, dowiaduje się o sobie, jakie ma lęki, jakie ma nadzieje, co tak naprawdę, gdzie pokłada swoją nadzieję, w czym. Także myślę, że mamy tutaj bardzo wielkie zadanie do wykonania, a jak na razie no to nie wygląda to za dobrze, bo wiele osób właśnie odwróciło się w kierunku urzędów, rządów, pracodawców, kombinatorstwa, żeby jak najlepiej, jak najwięcej zarobić może na pandemii, albo jak najlepiej ten czas przeżyć, żeby jak najszybciej wrócić do normalności, a nie wiem, ile osób zastanawia się nad tym, co Pan Bóg chce. Bo On na pewno czegoś tutaj chce. Jak w każdym kryzysie narodu wybranego, zawsze Pan Bóg przychodził z jakąś nauką. Chciał, żeby naród wybrany czegoś się nauczył i też chce, żebyśmy my teraz w XXI wieku, młodzi ludzie, nowi ludzie, chrześcijanie, starsi, młodzi, średniego wieku, rodziny i single, żeby się czegoś nauczyli, żeby Boga na nowo jakoś odkryli w tym czasie, żeby byli tym światłem dla świata. Także nie zmarnujmy tego czasu, który jest nam dany, bardzo wyjątkowy, bez precedensu. Nigdy takiego nie było w historii, jakoby nie pamiętamy, przynajmniej naszego narodu. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, żeby dotrzeć do Boga w wyjątkowych okolicznościach. Niech tak się stanie. Taka jest moja modlitwa, żeby też wspierać się nawzajem, szczególnie te osoby, które sobie jakoś ciężej z tym radzą i nie zapomnieć, że Pan Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Jest tym, który powinien być i chce być uwielbiony w każdej sytuacji, cokolwiek na nas nie dopuszcza, wszystko przychodzi z Jego miłości. Niech Was Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.